Tak bajka się zaczyna. Była sobie treflików rodzina, piękna jak kwiat pomarańczy, treflinka, która tańczy. Treflik zawsze odważny, tatuś nie zawsze poważny i mama, co wszystko rozumie. Wujcio pomagać im umie. I choć przybył z dalekiej krainy, i choć lubi samotne godziny, zna sekret szczęśliwej rodziny. W bajce tej razem z nami dziś zamieszkać chciej. Chociaż raz będzie tęsknić za nią każde z was. W bajce tej choć raz wrócić do niej zechce każde z was. Mam 5 lat i pół i ćwierć. To bardzo dużo. A ty, wujciu, ile masz lat? 101 i 115 dni. Wujciu, żyjesz? O wujcia się nie bójcie. A mnie nikt nie zapytał, ile mam lat. Może i lepiej, bo sam nie wiem. Patrzcie, dochodzimy już do domu cioci. Mama i tata mówili, że ciocia ma dzisiaj urodziny i urządza imprezę. Ma chyba z 50 lat, a może 100? Jak to możliwe, że ciocia jest i tu? I tu, i tam równocześnie. Mówi się czasem, że ktoś dwoi się i troi, ale tych cioci jest chyba więcej niż 3. Ona się naprawdę rozmnożyła. Jest tu 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cioć. Ojej, jak ona to robi? Jest przecież czarodziejką, więc pewnie to jakiś czar. Odsuń się trochę, ścieram tu kurze. Sama się odsuń, te sama w torze. Sama w turami, obie jesteście. Lepiej do pracy, szybciej się weźcie. A ty kto taka? Ja jestem ciotka. Chyba na ciotkę jesteś za zło. Lepiej jak ciasto, ty sobą wtórze. Możesz powiedzieć to raczej kurze. Która jest ciocią, która? 6 ciotek się po domu szura. Pieką, gotują, ścierają kurze. A kiedy zechcą, śpiewają w górze. Czuję się obrażona. Tam coś było niefajnego o kurze. Wejdę i zapytam, o co tu chodzi. Ja to się trochę boję. Nawet nie wiadomo, która z nich jest prawdziwą ciocią. Właśnie tego chcę się dowiedzieć. Ojej! Już idą goście, a tu nic nie gotowe. Idź otworzyć. To ty idź. Nie, ty idź. Albo niech ona idzie. Albo ona. Dzień dobry, ciociu. Co tu się dzieje? Dzień dobry, treflinko. Widzisz, mam dzisiaj urodziny i postanowiłam wyczarować sobie 5 sobowtórów, żeby szybciej przygotować przyjęcie. To nieprawda. Ona jest sobowtórem. To ja wyczarowałam je wszystkie. Ale to ja jestem prawdziwą ciotką. Nie, to ja. Ale kłamią. No, ładna historia. Przecież to ja je wszystkie wyczarowałam. One chyba już same nie wiedzą, która z nich jest prawdziwa. I chyba nie bardzo im to pomaga w pracy, bo tylko się kłócą i zderzają. Tylko jedna z nich nic nie mówi. Ta w kąciku. To musi być prawdziwa ciocia. Ciociu, my ci pomożemy zrobić imprezę. Niech lepiej znikną te sobowtóry. To
lepiej stąd znikaj! Hola! Lepiej, żebym się nie zdenerwował. Trzymajcie mnie, bo mogę tu komuś zrobić krzywdę. Gotujemy, sprzątamy, wycieramy kurze. Hejże, wracać w lustro. Niech tu będzie pusto. Ciociu, a gdzie wszystkie twoje zwierzątka? Pochowały się ze strachu przed sobowtórami. Cip, cip! Zwierzątka, wychodźcie! Już ich nie ma. Wyczarowałaś te sobowtóry ze swojego odbicia w lustrze? Jesteś prawdziwą czarodziejką! No tak, ale jak widzicie, zrobił się tylko bałagan, bo każda z nich chciała rządzić. To co mamy robić, ciociu? Bądź naszym wodzem! Ty, Trefliku, razem z Kurą zajmijcie się sprzątaniem i udekorowaniem pokoju. Treflinka pomoże mi w szykowaniu potraw. Ty zaś, Rudolfie? O nie! Gdzie kucharek 6, tam nie ma co jeść. Ale mogę położyć się przy lustrze i popilnować, żeby tamte ciotki nie wróciły. Nie potrzeba 6 ciotek, by wykonać tę robotę. Nie potrzeba 6 mioteł, by posprzątać tu. Zaraz pięknie ustawimy, daj na stole 2 tuziny. Urządzimy urodziny, że zabraknie słów. Zaraz pięknie ustawimy, daj na stole 2 tuziny. Urządzimy urodziny, że zabraknie słów. La 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 la. To ile ciociu masz lat? Bo ja mam 5 lat i pół i ćwierć. A ty? Czy masz już 100 lat? Trefliku, wszystkie sobowtóry i ja miałyśmy razem 300 lat, więc podziel to przez 6. Nie wiem. To za trudne. Ja wiem! Obliczyłam! Ciocia ma dzisiaj 50 lat! Wszystkiego najlepszego, ciociu! Thank you.